Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ali i witam was w kolejnym odcinku ze ciekawostek o Robercie Lewandowskim. W tym odcinku porozmawiamy sobie o znicie pruszków. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc wciąż nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym odcinku z ciekawostek o Robercie Lewandowskim, porozmawiamy sobie o znicie pruszków, także zapraszam was do oglądania. Znicz pruszków. W lipcu 2006 roku Robert podpisał umowę z trzecioligowym zniczem pruszków, który zapłacił za niego 5000 zł. Szkoleniowiec klubu Andrzej Błacha już rok wcześniej chciał ściągnąć Lewandowskiego do prowadzonego przez siebie Hutnika Warszawa. 6 czerwca 2007 roku strzelił 2 gole w meczu z Konkordią Piotrków Trybunalskich, po którego wygraniu 4-0 klub awansował do drugiej ligi. W ciągu dwóch sezonów strzelił dla Znicza 38 goli, 37 w rozgrywkach ligowych i 1 w Pucharze Polski. W sezonach 2006-2007 oraz 2007-2008 był królem strzelców odpowiednio trzeciej i drugiej ligi. Także w tym odcinku ze ciekawostek o Robercie Lewandowskim było na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka z ciekawostek na moim kanale. Na razie.